Czego uczy mnie Biblia Ewangelii według Łukasza w rozdziale 22 w wersetach od 39 do 46? Gdy wyszedł, udał się według zwyczaju na Górę Oliwną, a szli z nim jego uczniowie. Gdy był na miejscu, powiedział im: módlcie się, abyście nie wpadli w pokuszenie. Sam oddalił się od nich, jakby na rzut kamienia. Upadł na kolana i modlił się: Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kubek ode mnie. Jednak nie moja wola, lecz Twoja wola niech się stanie. Ukazał mu się anioł z nieba i umacniał go. Będąc w boju, jeszcze usilniej modlił się, a jego pot był jak krople krwi spadające na ziemię. Wstawszy od modlitwy, przyszedł do swoich uczniów i znalazł ich śpiącymi ze smutku. Powiedział im: dlaczego śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie. Wróg, który po swojej klęsce zostawił Pana w spokoju, teraz powrócił. Dowiadujemy się o tym z 4 rozdziału, 13 wersetu tej Ewangelii. A gdy dokończył diabeł kuszenia, odstąpił od niego do pewnego czasu. Tu, w ogrodzie Getsemane, poniósł ostateczną porażkę. Ponieważ szatan nie mógł odwieść Pana z drogi posłuszeństwa, próbował wzbudzić w nim strach, aby mu uległ. Jednak posłuszny syn nie wzbraniał się od żadnych cierpień, lecz wszystko polecił swemu ojcu. W tych momentach przed jego świętą duszą roztaczała się cała okropność śmierci, Boży sąd, odłączenie i opuszczenie przez Boga. W swojej nieskończonej doskonałości nigdy nie musiałby pić kielicha Bożego sądu nad grzechem. Lecz w swoim posłuszeństwie i pełnym poświęceniu swojemu Bogu Ojcu nie pragnął niczego innego, jak tylko wypełnienia Jego woli. Pan Jezus był prawdziwym człowiekiem, który znajdował się tutaj w ciężkim boju. Łukasz raz po raz wskazuje na to dobitnie. Anioł wzmocnił ciało tego, który z jednej strony był prawdziwym człowiekiem, a z drugiej stwórcą i władcą. Jaki obraz! Sercem i ciałem człowieka odczuwał i cierpiał doskonale po Bożemu. Dowodzi tego jego pot, wielki jak krople krwi, który spadał na ziemię. Jaka walka i jakie cierpienia dla Ciebie i dla mnie.